Informować, że w roku 2011 na ogólną ilość 694 zdarzeń na terenie powiatu zanotowaliśmy 216 pożarów, natomiast aż 478 było innych zdarzeń niezwiązanych z pożarami, tak zwanych miejscowych zagrożeń. Mamy, kiedy możemy Bogu podziękować i ludzi wyróżnić, podziękować za służbę. A z okazji tego Dnia Strażaka też jako Podlaski Komendant Wojewódzki chciałbym wszystkim strażakom, kolegom z mundurach Państwowej Straży Pożarnej i ochotnikom złożyć serdeczne wyrazy podziękowania, życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i też satysfakcji z tego, co robicie. W tym momencie też waszym rodzinom, żeby się nie martwiły wtedy, kiedy jesteście na służbie, albo wtedy, kiedy rzucacie te wszystkie domowe prace i pędzicie, żeby nieść pomoc innym ludziom. I to właśnie do nich najczęściej społeczeństwo zwraca się o pomoc, kiedy jest taka niebezpieczna chwila, kiedy jest niebezpieczeństwo. Z tej okazji, panowie, panie strażacy, chcę wam podziękować za dotychczasową, bezinteresowną, wytężoną, dobrą pracę. Wszystkim dzisiaj, którzy otrzymali awansy i odznaczenia, pogratulować i życzyć, ażebyście zawsze cali, zdrowi wracali z akcji. Również waszym najbliższym, waszym rodzinom życzę wszystkiego najlepszego, a tym jubilatom, czyli panu komendantowi oraz księdzu awansowanemu na oficera, również gratuluję. Mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś dłuższy czas będziemy wspólnie pracowali dla społeczeństwa powiatu sokólskiego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Pan oddział, patrz dość. Chodź tyś na darowe odprowadzić. Pan oddział, spocznij.